W biurze i magazynie firmy Raben pracę znalazło ponad 60 osób. Między innymi pan Kamil pilnuje załadunku ciężarówek rozwożących przesyłki na teren Podkarpacia i części Małopolski. Pracuje się fajnie. Firma zainwestowała 25 milionów złotych. Za te pieniądze wybudowała m.in. te hale o powierzchni 5000 metrów kwadratowych. Jak wyjaśniają szefowie spółki, powodów, dla których wybrano Rzeszów, było kilka. Przemysł lotniczy, który tutaj działa, ale również wiele lokalnych firm, które potrzebują wysokiej jakości usług transportowych, czy to w zakresie dystrybucji po Polsce, czy również w zakresie usług eksportowych do innych krajów Europy. Nie bez znaczenia jest też lokalizacja strefy. Doskonałe położenie w rejonie autostrady, bezpośrednio przy porcie lotniczym, przy skrzyżowaniu z drogą ekspresową S19, z dojazdem do drogi krajowej nr 4. Na kolejnych przedsiębiorców, którzy chcieliby zainwestować w rzeszowskiej strefie, czeka 450 hektarów terenu. Chętnych nie brakuje, ale władze Rzeszowa nie chcą zdradzać szczegółów rozmów z inwestorami.